Cześć, to Monika Śmigielska z kuchennykredens.pl. Zapraszam dzisiaj do mojej kuchni na budyń z bułki z sosem szodonowym. Nie oszukujmy się, najlepszą częścią każdego obiadu jest zawsze deser. A bogactwo tych deserów z przedwojennej kuchni polskiej może przyprawić o zawrót głowy. Oprócz tortów, ciastek, legumin i innych deserów, bardzo popularne były również budynie, ale nie takie, jakie znamy dzisiaj, tylko gotowane w specjalnej formie na parze. Dziś przygotujemy właśnie taki specjał na bazie czerstwej bułki i podamy go z pysznym sosem szodonowym. Nieco dziś zapomniany sos szodonowy powstaje na bazie wina. Może być to wino białe lub czerwone. Niezależnie od tego, jakie wybierzecie, będzie stanowił fantastyczne podbicie smaku każdego deseru. Mam nadzieję, że Wam smakowało, a po więcej przepisów z historią zapraszam na kuchennykredens.pl.